Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, kim jest PogChamp. Zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym tylko wspomnieć, że do wyboru tematu odcinka pomógł mi jeden z widzów, Janusz Problems, który był zwycięzcą poprzedniego konkursu. Resztę wspomnę pod koniec. PogChamp jest jedną z najstarszych emotikonów na Twitchu. Emotka jest używana jako sposób wyrażenia podniecenia i zaskoczenia, zarówno autentycznie i sarkastycznie. Zazwyczaj PogChamp jest spamowany na transmisji na żywo, gdy dzieje się coś ekscytującego. Na przykład, gdy streamer zrobi nadzwyczajnie śmieszną lub wymagającą sporych umiejętności akcję w grze. Oryginalną klatkę filmiku, z którego wziął się PogChamp, po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć wideo Cross Counter TV, który został opublikowany 26 listopada 2010 roku, w którym pokazano streamera i profesjonalnego gracza Street Fighter, Ryana Gutierreza, lepiej znanego jako Gotex, wraz z innym streamerem Mike'em Rossem. Gotex swój nieziemski wyraz twarzy zawdzięcza kamerzyście, który przypadkiem wpadł na statyw i potrząsnął kamerą. Mimo że spopularyzowany na Twitchu, PogChamp podobno pojawił się pierw na 4chanie. Został użyty w społeczności 4chanu wkrótce po przesłaniu wideo Pox Championship z 2011 roku. Użytkownicy wycięli zdjęcie z szokowanej twarzy Gotexa z poprzedniego filmiku i zaczęli używać ich do wyrażania zaskoczenia lub ekscytacji w całej witrynie w wielu wątkach. W 2012 roku Twitch dodał słynną twarz zaskoczonego Gotexa z oryginalnego wideo do swojej globalnej puli emotikonów o nazwie PogChamp. Od stycznia 2020 roku emotka jest używana średnio 500 000 razy dziennie na Twitchu, ale w niektóre dni wzrasta nawet do ponad miliona. Po ogromnym wzmocnieniu jego renomy, gdy PogChamp stał się powszechny w internecie, Gotex zyskał popularność, a później zaczął sprzedawać różne towary dotyczące jego zaskoczonego wyrazu twarzy. I to by było na tyle. Jeśli film Ci się podobał, to bardzo się cieszę. Jeżeli masz jakiś pomysł, napisz w komentarzu na następny filmik. Jeżeli go wybiorę, z chęcią wspomnę o Tobie w najbliższym filmiku. I oczywiście chciałbym pozdrowić tak na szybko Kamila Pstrąga, Marco Polo, Soczek, Podłoga 1964. Zapraszam również na mojego Instagrama i grupę na Facebooku. Widzimy się jeszcze w tym tygodniu. Yo!